Także zapraszam Państwa do dyskusji. To ja może, jeśli mogę, zacząć głosem. Chciałbym podziękować za bardzo ciekawe prelekcje, wystąpienia. Muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem Państwa projektu jako całości. I przede wszystkim podobała mi się taka interoperacyjność, albo takie zazębianie się tych kwestii, które poruszacie, to znaczy czy to na przykład w przypadku dezinformacji i tych dwóch systemów przetwarzania szybkiego i wolnego, jak u pana Pixy i pana Kierzyńskiego, czy w przypadku właśnie niedoreprezentowania danych i problemu wykluczenia. I chciałbym zadać takie ogólne pytanie może do pana doktora Piaseckiego, tak jak zrozumiem, pan jest kierownikiem tego projektu, to znaczy jaki jest, ponieważ są to jednak trochę różne też zagadnienia, jaki jest ten output, który jest oczekiwany, jaki będzie to, co będzie osiągnięte w tym projekcie, na co państwo liczycie jako całość. I to jest pytanie pierwsze, teraz pozwolę sobie zadać pytanie drugie do pana profesora Morzego. Ja też byłem kiedyś studentem Politechniki Poznańskiej, interesuję się teraz obecnie naukowo kwestią wyjaśnialności. Chciałbym zapytać o tą wyjaśnialność. Kiedy to były moje czasy na Politechnice, to znaczy nie było dużego zainteresowania problemem wyjaśnialności, wręcz przeciwnie, bym powiedział nawet. Chciałbym zapytać, czy teraz obecnie pracujecie tam Państwo, albo są jakieś zespoły pracujące nad wyjaśnialnością modeli i w jaki sposób to się odbywa, czy już tak praktycznie, to znaczy, czy to jest jakaś zwrócenie uwagi na proces uczenia, czy na przykład na zmienne, które mają największy udział w wynikach tego uczenia, czy są jakieś, nie wiem, może normatywne takie guidelines, które mają tym sterować, czy jakieś tam modele, sprawdzające modele, jakby mógł też pan słowo o tym powiedzieć. Dzięki. Czyli dwa pytania. Dziękuję. Skoro to pytanie pierwsze było do mnie, a tak czy siak pewnie przekieruję to pytanie też trochę do Michała, ja to zacznę przede wszystkim. Ja jestem z wykształcenia filozofem, a w tej chwili jako bioetyk zajmuję się głównie etyką badań z udziałem ludzi, więc nie tyle jestem kierownikiem projektu, jak a bardziej moja rola polega na tym, żeby zapewnić sprawne funkcjonowanie naszego interdyscyplinarnego zespołu i tak, żebyśmy się wzajemnie rozumieli. Natomiast tym głównym pomysłem, który leży u podstaw całego projektu, jest próba połączenia właśnie z jednej strony wiedzy psychologicznej, a z drugiej strony uczenia maszynowego. I chodzi o to, żeby stworzyć takie narzędzie, które będzie w stanie przewidywać czyjąś podatność na dezinformację, czyli coś, co jakoś wyraża się za pomocą narzędzi psychologicznych, tak? Takich, które opracował zespół Michała. Jedynie na podstawie czyjejś aktywności w sieci. Czyli patrzymy na to, jak ktoś się zachowuje na przykład na Twitterze. Na podstawie tego zachowania będziemy w stanie określić, jakiego rodzaju wynik w tym teście podatności na dezinformację będzie taka osoba uzyskiwać. Drugim aspektem naszego projektu jest też wskazanie właśnie jakiego rodzaju interwencji, czy na przykład byłaby to jakiś rodzaj interwencji psychologicznej, mógłby właśnie sprawić, że ludzie byliby mniej skłonni do tego, aby rozpowszechniać te dalej te informacje. Na razie tutaj nie chcę zdradzać żadnych szczegółów, tym bardziej, że jesteśmy dopiero na początku tych badań, ale będziemy się właśnie starać znaleźć taką interwencję, która będzie właśnie na przykład psychologiczna, chociaż niekoniecznie i będzie na przykład podobna do tych interwencji, o których mówił Pan. Tak, a jeżeli chodzi o kwestię wyjaśnialności, to rzeczywiście to jest temat, który eksplodował w informatyce na przestrzeni ostatnich 3 lat.
To też jest związane z tym, że jest ogromne ciśnienie ze strony ustawodawców, żeby jak najszybciej to uporządkować i to są działania nie tylko na poziomie krajowym, ale przede wszystkim Unia Europejska, Stany Zjednoczone same z siebie też to próbują jak gdyby ucywilizować, bo ten rynek cyber, sztuczna inteligencja, jak gdyby już widać, że ta sztuczna inteligencja będzie podstawową platformą najbliższej walki pomiędzy tymi dwoma wielkimi siłami, jakie stanowią ten świat, powiedzmy w cudzysłowie nazwijmy go światem zachodu, anglosaski, a Chinami. Więc wszystkim tak naprawdę zależy na tym, żeby to w jakiś sposób uporządkować. Jak grzyby po deszczu pojawiają się nowe narzędzia i to chyba najbardziej pcha do przodu, tak jak zazwyczaj w naukach technicznych, jak się pojawiają narzędzia, to nagle pojawiają się, to one powodują, że poprzeczka bardzo idzie w dół, bo nagle wszyscy mogą, nie trzeba już wyjątkowych kompetencji takich czysto narzędziowych, żeby się czymś zajmować, bo w momencie, kiedy pojawiają się dostępne, za darmo, otwarte narzędzia, z których każdy może za pomocą dosłownie paru linii kodu skorzystać, no to jak gdyby bardzo mocno pcha do przodu. Na przestrzeni ostatnich 2 lat furorę zrobiły takie biblioteki jak LIME, to są takie Model Agnostic Local Independent, Model Agnostic Explanations, gdzie od razu wprost z wizualizacjami pojawiają się informacje na temat tego, które cechy, które atrybuty zarówno globalnie, jak i lokalnie na poziomie pojedynczych elementów decydują na przykład o takim, a nie innym sklasyfikowaniu. Przykładowo, jeżeli mamy, to nie tylko musi dotyczyć takich danych typu, nie wiem, pacjenci, dlaczego dany pacjent został skierowany na leczenie, inny nie, i teraz patrzymy, czy to jest kwestia wieku, płci, imię, miejsce zamieszkania, ale to może na przykład też być zaaplikowane do tekstu. Mamy 2 kawałki tekstu, jeden został zaklasyfikowany jako mowa nienawiści, drugi nie, i teraz cechami są pojedyncze tokeny, pojedyncze słowa albo interpunkcja i możemy powiedzieć, o, model zwrócił uwagę na wystąpienie tego słowa, a nie tego słowa i dlatego to słowo przeważyło i decyzja algorytmiczna jest taka, że to już jest klasyfikowane jako mowa nienawiści. W zeszłym roku pojawiła się biblioteka Interpret, która dodaje jeszcze do tego mechanizmy takie jak wartości Shapley'a. Także powiedziałbym, że tak naprawdę przede wszystkim to, że pojawiło się kilkanaście bardzo prostych w użyciu narzędzi, które każdy może zaaplikować do dowolnie wytrenowanego modelu, spowodowało, że coraz chętniej ludzie na przykład dołączają takie analizy do swoich badań. Trochę tak na zasadzie jak parę lat temu nikt nie myślał o kosztach ekologicznych użycia informatyki jako takiej, a użycia sztucznej inteligencji w szczególności, po czym ktoś napisał prostą bibliotekę, która przelicza megaflopsy, czyli te jednostki obliczeniowe wydane na działanie komputera, nazwijmy to, tą benzynę przepaloną przez maszynę, która wykonuje obliczenia, na miligramy CO2. I w momencie, kiedy ludzie zaczęli raportować, ile ekologicznie kosztuje wytrenowanie na przykład modelu językowego albo wytrenowanie modelu rozpoznawania obrazów i okazuje się, że wytrenowanie modelu językowego przez Google kosztuje tyle, co 10 lotów transatlantycznych, transatlantykiem, największym możliwym Boeingiem, no to ludzie zaczęli się drapać po głowie i mówić, kurczę, coś tu jest nie tak. Nie? Więc tak jak zazwyczaj w naukach technicznych, w inżynierii, dobre narzędzia powodują, że otwierają się bramy i tak, to jest bardzo, bardzo gorący temat badawczy, dobrze, łatwo publikowalny, ale też ważny. No, ludzie rozumieją, że to jest ważne i chcą się tym zajmować. Jasne, dziękuję. Mamy też pytanie zadane online, jeżeli moglibyśmy prosić. Julian Daszkowski, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak jest. Słychać. To znaczy, ja z wielką ciekawością tego słucham, bo jestem emerytowanym psychologiem. Ponieważ psychologiem to słabo się znam na cyfryzacji, a emerytowanym to tym bardziej. Tym niemniej mam pewne skojarzenia. Każdy, banalnie powiem, każdy patrzy przez swoje okulary i słucha przez swój aparat słuchowy. Ale na przykład, gdy słuchałem pierwszych referatów, pojawiało mi się takie pojęcie, czy taki model determinizm techniczny w komunikowaniu się. To jest tak zwana szkoła z Toronto, McLachlan, Innis i tak dalej. Oto słuchałem opowieści o determinizmie technicznym. Pojawiają się nowe środki techniczne, tak jak kiedyś pojawiło się pismo alfabetyczne, które niesłychanie ułatwiło komunikację pisemną w porównaniu z hieroglifami na ten przykład. Tak teraz pojawiły się
właśnie nowe środki techniczne, które z jednej strony ułatwiają, ale z drugiej utrudniają. Gdy słuchałem informacji o tym, że coś wyszukiwano w bazie Scopus czy gdzieś indziej, to od razu myślałem sobie tak, to znaczy nie znaleziono niczego, czego nie ma w bazie Scopus. To znaczy nie sięgnięto do literatury starszej, która posługując się zupełnie inną terminologią i może nieco gorzej, ale w gruncie rzeczy analizowała te same problemy przy pomocy innych środków technicznych i jak gdyby no, dochodziła do różnych wniosków, które uległy zagubieniu. Gdy słucham o rzetelności informacji, przypomina mi się, że w humanistyce, w historii jest taka cała dziedzina krytyka źródeł. To znaczy jest to pewien zasób umiejętności, które można nabywać. Dalej, jeżeli chodzi o kontrolę rzetelności przekazywanych informacji, to przypomina mi się Wańkowicz, Karafka, La Fontaine'a, gdzie on opisywał, jak to w redakcjach szanujących się czasopism istniała funkcja researchera, to znaczy kogoś, kto sprawdzał wszystkie informacje. Ja tutaj dodam, u mnie studenci w latach 90. pisywali prace magisterskie, gdzie sprawdzali, jak w polskich środkach masowego przekazu działa funkcja sprawdzania informacji. Nie działa. Czy nie działało? I jeszcze jedna rzecz. Pojęcia, które były tutaj wprowadzane, ja identyfikowałem z zupełnie innymi pojęciami. Na przykład dystans do przedmiotu analizy. To jest właśnie to, jak nie angażuj się emocjonalnie w to, co chcesz ocenić. To jest jakaś taka, że tak powiem, dawna rzecz. No i oczywiście ja chcę powiedzieć coś takiego. Z dziką przyjemnością słuchałem, jak algorytmy popełniają dokładnie te same błędy, które popełniają ludzie. A błędy te ja śledziłem od momentu, gdy zaczęły być analizowane. Tutaj nie było mowy o Kahnemanie, ale oczywiście ja rozumiem, że referenci świetnie znają to nazwisko, że wiedzą, co to jest tam Cognitive Reflexivity Test i tak dalej. Ale w każdym razie z ciekawością słuchałem, jak to się rozwija teraz i sygnalizuje, że ja po prostu byłem świadkiem powstawania tych problemów jeszcze zanim komputery stały się użyteczne w badaniach naukowych. Przepraszam, to nie były pytania, to były refleksje. One nie wymagają ustosunkowania się. To jest po prostu sprzężenie zwrotne pokazujące, jak odbierane są informacje przekazywane komuś, kto należy do zupełnie innego, do zupełnie innej, nazwijmy to, populacji wiekowej i zawodowej. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę skończyć. Jasne, oczywiście. Ja tylko chciałem usprawiedliwić się ze Scopusa. Jakby nasz przegląd systematyczny bardzo, bo oczywiście pan tutaj słusznie wskazuje na przykład Kahnemana. Natomiast Kahneman nie odnosił swoich wniosków konkretnie do social mediów. Więc mamy taką tendencyjność tam, że rzeczywiście pojawiają się tylko i wyłącznie od tego 2013, zdaje się, badania. Ponieważ my specyficznie chcieliśmy konkretnie badania empiryczne, które zajmują się tematyką dezinformacji w social mediach. Oczywiście ma pan rację, że jest dużo bardzo ciekawych badań, które podobną tematykę poruszały wcześniej, ale empirycznie nie badały tego w kontekście social media, więc to z tego wynika. Natomiast bardzo, bardzo też dziękuję za przywołanie powstania alfabetu, bo przypomina mi się taka cytat z Platona, który właśnie mówi, że alfabet, pismo to jest farmakon. W starożytnej Grecji słowo farmakon miało dwa znaczenia, było takie dychotomiczne, bo oznaczało zarówno truciznę, jak i lekarstwo. I Platon, nazywając pismo farmakon, chciał właśnie to przekazać, że pismo będzie, czy w ogóle kultura pisana, która wtedy przecież powstawała dopiero, a Platon był niepewny, czy chce być częścią jej, czy nie. To mówi, że
zarówno będzie trucizną, jak i lekarstwem, bo może w niektórych rzeczach pomóc, ale będzie zabijał myślenie. I chyba stojąc w obliczu powstania nowej technologii, jaką są social media, znowu możemy powiedzieć, że to jest taki farmakon, że niektóre rzeczy będą się stały działy złe i trzeba się zastanowić nad tym, jak ich szkodliwość ograniczyć, ale też będzie lekarstwem na różne problemy. Dziękuję. Myślę, że mamy jeszcze czas na co najmniej jedno pytanie. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakąś kwestię, którą chciałby tutaj poruszyć? Ja mam takie pytanie dotyczące tego pojęcia korekty społecznej. Nie wiem, czy ja to dobrze odczytuję, ale czy to wiąże się między innymi z działalnością elfingu internetowego? Czy możemy to w takich kategoriach rozpatrywać? Nie zrozumiałem. Elfingu internetowego, czyli tych wszystkich elfów internetowych, o których w tej chwili się... Okej. No, można tak powiedzieć, tak. Tylko, że jakby tutaj konkretnie starano się jakąś interwencję zastosować, żeby tą społeczność konsolidować. Czy to było działanie punktowe, takie doraźne? Tak. Więc chodziło o to, żeby po prostu to się nie działo oddolnie. Po prostu, prawda? To rzeczywiście wchodzili badacze i próbowali nakłonić społeczność do tego, żeby pilnowali sami tego etycznego zachowania. Ale tak, no to elfing to jest dobry przykład. Dziękuję bardzo.